Postępujesz na T-Streama, co widać, to mógł być początek śpiączki cukrzycowej. Co na live odpalnie zasnęła? No kurwa, opluła się, no. Ja pierdolę, kurwa. Tak to jest. Jak śpisz i śnisz, kurwa, o słodyczach, nie? Aż pociekło. Poradnik, jak używać przekleństw, żeby nie mieć przypału. Aj, karamba! W mordę jeża! Siwydym! Ho, rybka! Do jasnej anielki! Ja cię smolę! Psia kość! Ja cię krymca! Alan Kwieciński na pierwszy ogień. Po tym, co pokazywał, to tak szczerze uwielbiam, bo mnie mega bawi. Ja Bandura. Bandurę tam po prostu lubię. Ferrariego. No to Ferrariego też lubię frikowo. Okej, okay. Darolew. Nie no, Darka tak szczerze uwielbiam. Don Casio? Ja go traktuję neutralnie, ja mam go w dupie po prostu. Tybori. To chyba też neutral. Nathan Marcoń. Kurde, chyba też neutral. Robert Pasud jest kolejny. To na ten moment no nie lubię, no ciężko mi go lubić. Adrian Polak? Czyli gdzie mam go? No ja bym dał nie lubię mimo wszystko. Nie lubię. Piotrek Szeliga. Chyba neutral. Arek Tańcula. Neutral. Wiewiór? Wiewióra lubię, bo on jest zabawny. Marcin Wrzosek. Wrzoska też dałbym na lubię. Ksajo, przedostatni. Ksajo pod kątem stricte samym frikowym, to jak totalnie chcesz. Neutral. Neutral i Robert Karaś na koniec, tak jak wspomniałem. Nie lubię. Chciałbyś wszędzie mieć dobrze, ale tak się nie da, jesteś chujnie kolega. Chujnie kolega. Nastolatka z zarzutem sutenerstwa podczas pobytu w domu dziecka w Polkowicach zorganizowała agencję towarzyską z udziałem koleżanek. Pracowały dla niej nawet 15-latki. O domu publicznym w ostatnim chyba miejscu, gdzie można się... Ktoś tu pisze burdel mama, bardziej bidul mama. Czego było spodziewać? Jacek Gasiński. Dobra, idę do kąta, przepraszam. Tutaj w tym kącie można przemyśleć parę rzeczy zawsze. Wróciłem i żałuję, stary. Bardzo ciężko się pracuje z taką młodzieżą. Sprawa seks biznesu w polkowickim domu dziecka wyszła na jaw niejako przy okazji. Wychowawcy zorientowali się, że kilka mieszkających tu dziewcząt zażyło narkotyki i ustalili, że sprzedała im je 18-latka, też będąca pod ich opieką. To prawda, że zarobiłeś 44 miliony w jednym tradzie? A to jest na live nawet i to z tego jestem akurat dumny. Przeciwko bardzo dużej społeczności krypto. Jechali mnie tam niemiłosiernie, jeszcze zaatakowałem tego dokłona, tego, który teraz siedzi w słowiańskim więzieniu. Kogo? A jeszcze się wygrażał na Twitterze, że za ile może kupić Polskę, nie? No, także... What are you doing? Texting? Twoje dobre wejście to jak u rybaka. Nie udało się zarzucić, także siata fuck up. Ej, to jest mordo piękne. A jego stary pod monopolem łowi na wędkę. Ej, to prawda, łowi na wędkę. Się tak nie napinaj, bo ci żyłka pęknie. Ej, ogólnie ty prostytutko. Wypierdalaj z nim płakać nad konstytucją, no. Jesteś cudem typie, u ciebie Kamiński siedzi pod wąsikiem. Ze swoim obrazkiem miał wiele do czynienia. Koziołek jak złota rybka pozostawia wiele do życzenia. Wiesz, jadę debila, wędkarstwo jego jedyna szansa, żeby zamoczyć kija. I wiesz, jadę znów, a taki lecz nie zarobi dobrych sum. Kogo wybiera pan i komu chce pan zadać pytanie? No to zacznę od kolegi Berkowicza, może jest najbliżej. Panie Konradzie, jak się idzie na dyskotekę, to z reguły są inne reguły wpuszczania na dyskotekę kobiet, a inne są reguły wpuszczania na dyskotekę mężczyzn. Czy przy wpuszczaniu imigrantów do Polski nie powinny być może różne reguły odnośnie wpuszczania imigrantów i imigrantek, bo przypominam, że proporcje przyjeżdżających do kraju są inne. Około 70% to są mężczyźni, a tylko 20% niecałe. Bardzo proszę i czas na odpowiedź ma teraz Konrad Berkowicz. No. Cóż, panie prezesie, no uważam w przeciwieństwie do tej najnowocześniejszej lewicy, że kobiety od mężczyzn się różnią. Nie walę melanży chyba, że z tobą, nie palę chyba, że z tobą. Leż na plaży, ty leżysz obok, masz moje słowo. Ja pierdolę, nie idź, idź, no ale idź już. No ja też cię nie znam. Ale co, zagrożeniem? Tego nie było. Nie było, nie było. Kiedyś tego nie. Absolutnie a nie skąd? Było. To jest dopiero teraz. To jest dopiero teraz. To jest na. Wie pani co? Twoim zdaniem był wysoki poziom? Nie. O, to ciekawe, dlaczego? Nie podobały mi się te występy w tym roku. Trzymałam kciuki za Lunę, oczywiście, ale biorąc pod uwagę całą Eurowizję, no większość występów mi się niestety nie podobała. Nie było tam nic.
Naprawdę, nie jestem w stanie chyba wymienić, no może nie słyszałam żadnej piosenki, bo też nie nadrabiałam każdego występu, ale nic jakoś szczególnie nie przykuło mojej uwagi. Takie sytuacje, jak w tym roku się zadziały na Eurowizji, oddalają od myśli, że chciałabym reprezentować kiedyś Polskę, bo idzie to w złą stronę. Ten występ, jeden występ szczególnie utkwił mi w pamięci, ale nie w znaczeniu pozytywnym tego stwierdzenia. No to był... Ja pierdolę, jak ty ciężko. No. Kurwa, jakie to jest puste wszystko. Przecież małżeństwo polega na tym, że kobieta daje dupy facetowi, on przynosi za to pieniądze do domu. Czy niekoniecznie, on... poczekaj stary. Chwilę, no. Poczekaj chwilę, a jest, on więcej zarabia od niej. W 80% małżeństw, myślę, tak jest w Polsce, w 90%, że facet zarabia więcej, że, czyli ona mu daje dupy, a on przynosi pieniądze do domu. Czy ona jest dziwką? Większość, teraz się czasy te zmieniły, te kobiety pracują, mają wysokie stanowiska. A jak nie pracuje, siedzisz z dziećmi? A jak siedzisz z dziećmi? Posłuchaj, no ale no to jest część małżeństwa, wychowuje ich dziecko, słuchaj. Okej, czy jest dziwką? No. Mając 13 lat... Mamo, jestem chory. Zmierz sobie temperaturę. 39,5. Ile kurwa? Jedziemy do lekarza. Zajebiście, 2 tygodnie bez szkółki i ciągłe napierdalanie w Minecrafta. Mając 23 lata. 36,9. Kurwa, czuję się jakbym umierał. Dzwonię na pogotowie. Pepatologiczna wieprzowina. Jestem świnka Jessica. To mój młodszy brat Brian. To moja matka Grażynka. A to mój ojciec Janusz. Freestyle na rejonie. Freestyle. Wygram bitwę. Śnij dalej. Rozjebię was wszystkich. Łącznie z tobą. Zdrowo, Pepo, cię pojechało. Królowa jest jedna. Zgadzam się, ale ty aspirujesz co najwyżej na klauna. Dobra, niech ci będzie. Mogą być dwie królowe. Masz! Doszedłem do etapu w życiu, w którym ludzie nagrywają jak jednie. Znaczy, bo powiem ci, zachowujesz się bardzo niekulturalnie. Starsi stoją, rozmawiają, a ty nie dość, że siedzisz. Jeszcze do tego z kanapką. Zobacz, ja przyjechałam do pracy gotowa, odżywiona i to dobrym jedzeniem, nie takim glutenem z majonezem. No nie, no ale to gluten z majonezem, a pani myśli, że na czym się robi masę? Na białku. No białku to, no, to jest, białko, jest to kurczak, tu... jest kurczak. Pani jeszcze Ogosiu, zabijasz zwierzęta. Prawda jest taka, że nie przejdziesz, więc jakby nie przedłużajmy tego. Chodź. Tu zobaczymy. Co to kurwa? O co tu chodzi? Nie lubię malarzy chyba ze stopą, a ty leżysz obok. A czy taka Lewandowska jest zainteresowana, którą nogą jej mąż strzeli gola? No nie, ważne jest, że strzeli gola i że chęć się zgadza. Aha, czyli pani jest jak wax, taka żona piłkarza. Ale one są rzadko inteligentne. No ale piłkarze nie kradną, nie zabijają, nie wymuszają haraczy. Dam pani znowu pracy. Mistrzu, ciągle kłócę się ze swoim chłopakiem i boję się, że w końcu zerwiemy. Co mam zrobić? Moja uczennico, jeśli ze swoim chłopakiem nie możesz pójść na ugodę, rozwiązanie jest proste. Dobry seks na zgodę. Czy powinniśmy wprowadzić euro w Polsce? Euro? Tak. 100% tak. Tak. Dlaczego? Jakby to jest takie... Jakby jak dla mnie w ogóle cała Europa powinna być... Jakby jestem za tym, żeby jakby świat był jednością i jak dla mnie jest to jakby dobry pomysł na to, żeby polepszyć sytuację w Europie. Pytanie za 10 zł. Jak się nazywa najwyższy możliwy do zdobycia tytuł w szachach? Arcymistrz. Bardzo dobrze, dycha dla ciebie. Pytanie za 20 zł. Jak się nazywał najdłużej panujący mistrz świata w historii? Steinitz? Nie, Steinitz to był pierwszy mistrz świata, a ten najdłużej panujący? Możecie podpowiedzieć pierwszą literkę. L. Lasker. Dobrze, dwie dychy dla ciebie. I słuchaj, teraz pytanie Kosior za 5 dyszek. Wymień wszystkich niekwestionowanych mistrzów świata w historii. Jeżeli wymienisz wszystkich, to masz 5 dych, a jak nie, no to zostajesz z 2 dychami. Nie pamiętam wszystkich. Dobra, czyli dwie dychy dla ciebie. Tak. Szanuję, dwie dyszki dla ciebie. Tak ciężko uwierzyć, że ktoś jest naturalnie piękny. Już ci pokazuję. I co? Nie bać. Bo to jest dzień. O, bardzo ładnie.
To jest poje... To jest... Sprawdzam to na demku. Sejczęto. Jestem gotką, więc to normalne, że kilkanaście razy w ciągu dnia słyszę słowo Pokémon lub to, że ludzie kategoryzują mnie jako... Dobra, słuchaj, kurwa, jak chcesz, możesz mi obciągnąć, no kurwa.